Nazywam się Andrzej Pityński, jestem rzeźbiarzem tworzącym w Stanach Zjednoczonych, no i także w Polsce. Pochodzę z Ulanowa, urodziłem się 15 marca 1947 roku w Ulanowie, to jest takie małe miasteczko w województwie podkarpackim, w widłach Tanwi i Sanu. No potem tam w tym Ulanowie skończyłem liceum ogólnokształcące i skończyłem studia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Najpierw byłem na pierwszym roku w pracowni u profesora Koniecznego, a potem zdawałem dyplom u profesora Bandury w 1974 roku. I zaraz po dyplomie odbyłem pracę, taką pracę, którą wszyscy musieli studenci odbyć tutaj w Gliwickich Zakładach Urządzeń Technicznych, gdzie specjalizowałem się w odlewach, w metalach kolorowych. To była taka praktyka podyplomowa. No i wtedy doszedłem do wniosku, że chciałbym swoje rzeczy, swoje rzeźby, swoją twórczość realizować właśnie w tej technice, to znaczy w metalach kolorowych, w brązie, w aluminium, w stainless steel. I ta technika była najlepsza w Stanach Zjednoczonych, więc postanowiłem wjechać do Ameryki na kilka miesięcy, ażeby przyjrzeć się, jak oni to robią. Do Stanów Zjednoczonych wyjechałem w 1974 roku, w październiku, no i tam zacząłem studiować w Art Student League na Manhattanie i stamtąd dostałem informację, dostałem rozeznanie, że istnieje na Manhattanie w Nowym Jorku Sculpture House, dom rzeźby. No i tam się dostałem do tego domu rzeźby, tam pracowałem przez 3 lata z rzeźbiarzami amerykańskimi, gdzie realizowaliśmy pomniki monumentalne, wykonywania form gumowych i w takich najbardziej nowoczesnych tworzywach sztucznych. I to było dla mnie jak gdyby takie druga Akademia Sztuk Pięknych, tylko nie w Krakowie już, ale w Nowym Jorku. I dzięki nim dostałem się do Johnson Atelier. Johnson Atelier to był instytut rzeźby dla rzeźbiarzy, dla studentów z dyplomami Master Degree, Bachelor's Degree, którzy przyjeżdżali tam na 2 lata, ażeby kształcić się i żeby zdobywać umiejętności właśnie w odlewaniu rzeźb w brązie na wosk tracony. Już od 1979 roku tam właśnie pracuję. No do chwili obecnej, po kilku miesiącach pobytu tam, poznali się na mnie i zostałem szefem departamentu najpierw modelowania powiększania, a potem wykonywania pomników monumentalnych, form gumowych, tworzyw sztucznych. No i do dzisiaj jestem odpowiedzialny za 4 wydziały właśnie w tym instytucie. No jak byłem już w Johnson Atelier, no to wtedy dostałem pierwsze moje zlecenie i to byli partyzanci. Partyzanci zrealizowałem i odsłonięcie partyzantów było w 1983 roku. Znaczy, realizowałem ich wtedy, gdy w Polsce zachodziły przemiany, gdy był stan wojenny, wtedy mojego ojca internowano. No i zrobiłem właśnie takich desperatów na koniach, takich błądzących po tych ostępach leśnych, tych ostatnich polskich bohaterów, którzy walczyli najpierw z Niemcami, potem z Armią Czerwoną, potem z polskim UB. Ta rzeźba została bardzo, bardzo przychylnie przyjęta. Została odsłonięta na Boston Common w dniu, który był odsłonięcie, to oni nazywali to Partisan Day. Z tym, że wcześniej oni nazywali tą rzeźbę Indianie, Comancheros, to znaczy ci mieszance Indianie i biali z tymi pikami, z tymi szablami i tak. No potem poszedłem za ciosem i powstała rzeźba Katyń w Jersey City, która stoi na Hudson River w Jersey City naprzeciw Manhattanu. Następną rzeźbą była rzeźba Mściciel. Tą rzeźbę zrealizowałem w Dolestown w amerykańskiej Częstochowie, gdzie znajduje się
cmentarz żołnierzy polskich, amerykańskich sił zbrojnych, taki polski Arlington. No, następną rzeźbą to był Płomień Wolności. Ta rzeźba została zrealizowana tutaj, w Gliwicach. No, tak się fajnie stało, że właśnie po studiach odbywałem tutaj praktykę podyplomową, no i wróciłem tutaj z realizacją własnej rzeźby, monumentalnej rzeźby, która stoi w tej chwili w Baltimore. Następną rzeźbą to była rzeźba Armii Błękitnej, która stoi w Warszawie na Żoliborzu. I to był pierwszy pomnik monumentalny w kolorze. Oczywiście nie był malowany, on był patynowany, bo brąz ma tą właściwość, że pod odpowiednią temperaturą, gdy się nakłada różne specjalne chemikalia, on zmienia kolor. Także to była rzeźba, pierwszy pomnik monumentalny, powiedziałbym, na świecie w kolorze. No potem było następny pomnik, który zrealizowałem, to był pomnik Wołyniaka, to był pomnik potem Jana Pawła II, pomnik, który stoi w Ulanowie, to był mój dar dla mojego miasta, to był pierwszy pomnik papieża, który stanął w Polsce na środku rynku. I w następnym roku zrealizowałem także pomnik papieża na Manhattanie, który stoi na 7 ulicy przed najstarszą parafią polską na Manhattanie. Jest pomnik Kościuszki, który stoi w St. Petersburg na Florydzie. Fajny jest, bo jak wiesz, Kościuszko siedział w St. Petersburg, był więźniem carycy Katarzyny. No i ci emigranci rosyjscy na Florydzie stworzyli miasto także St. Petersburg, a w tej chwili stoi Kościuszko na środku rynku w St. Petersburg. To jest takie humorystyczne. Jest także pomnik Juliusza hrabiego Tarnowskiego, który był powstańcem styczniowym, który zginął. To był ten pierwszy partyzan taki, który walczył z Moskalami. I ten pomnik podarowałem dla miasta Tarnobrzeg i stoi przed ratuszem. No i mam kilkanaście różnych realizacji, płaskorzeźb, medali. No oczywiście robię także rzeźbę kameralną. Tak, dużo rysuję węglem. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby znaleźć samego siebie w rzeźbie, bo i uważam, że rzeźbiarz, który nie zrealizował w swoim życiu pomnika monumentalnego, to się nie sprawdził, bo to jest całkiem inaczej się traktuje formę, kompozycję, a my za granicą, Polacy, musimy tworzyć takie dzieła, tak silne i oryginalne, żeby inne narody wyczuły w nich temperaturę polskiej krwi. Jak otrzymałem zamówienie na pomnik dla Baltimore, to wtedy przyjechałem po raz pierwszy tutaj do Gliwic, ażeby ten pomnik realizować. No i ten pomnik poszedł do Baltimore w jednym kawałku. Jest najwyższym pomnikiem w tej chwili w Ameryce, który był odlany w brązie w jednym kawałku, który jest. No i teraz znowu przyjechałem do Gliwic ze swoim projektem, właśnie z tą rzeźbą monumentalną tego patrioty. I także tutaj dla Gliwic załatwiłem kilka zleceń z Ameryki dla rzeźbiarzy amerykańskich, dla Sury Johnson Jr., którego tutaj właśnie te tancerki są powiększane do monumentalnych rozmiarów. Tu chciałbym zaznaczyć jedno, że w Ameryce w sumie pomników się nie robi. Pomniki to już jak się robi, to w formie jakichś płaskorzeźb. Tam się robi monumentalne kompozycje rzeźbiarskie. To, co tutaj widzisz teraz, co robię, to nie jest żaden pomnik. To jest monumentalna kompozycja rzeźbiarska. Tak samo jak partyzanci, monumentalna kompozycja. Tak samo jak sarmaty, którego zrobiłem, który ma 40 metrów wysoki, i to zrobiłem go w gipsie i w cemencie, i to stoi 10 lat. I oni najpierw myśleli, że to jest jakiś Indianin, wódz indiański na koniu z tymi piórami, a to były te skrzydła husarskie. I potem, jak przyszła wystawa po kilku latach, Kraj skrzydlatych jeźdźców, była bardzo ciekawa ta wystawa, przyszła z Polski. No to oni dopiero się zorientowali, Amerykanie, to my już to mamy, to co się na to przywieźć? Już mamy tego husarza, stoi 5 lat, 10 lat.
Znaczy to jest fajne, że to, co realizuje w Ameryce, to jest przyjęte. Oni nie patrzą na to z punktu historycznego, oni patrzą na to z punktu estetycznego. Jeżeli taka żywia monumentalna wpisze się w plener, to już jest ich, wtedy już ona żyje własnym życiem. I właśnie to jest fajne, że w Ameryce się nie robi pomników na zamówienie, w Ameryce się robi realizacje, własne realizacje. I jeżeli ktoś to lubi, jeżeli są finanse na to, się realizuje i właśnie tak powinno być. I to jest sztuka. W tej chwili mam 64 lata i tak czuję, że jeszcze nie zacząłem rzeźbić. Dopiero się cały czas się uczę. No, tak, że całe życie jeszcze jest przede mną. Każdy dzień jest dla mnie bardzo ważny. Mam rodzinę, mam dwóch synów, mam już troje wnuków. Razem tworzymy, rysujemy, rzeźbimy. No i razem trenujemy taekwondo, judo. Także jest fajnie, no życie jest wspaniałe.